Cześć wszystkim, Jule, przywitaj się. Tak, dzisiaj nasz drugi dzień w Dolomitach. Jesteśmy gdzie, Julku? Gdzie jesteśmy? Tu. Tu. W Lago de Bris. Dzisiaj idziemy nad jeziorko, tak? Gdzie idziemy? Tam? No i tak, wykupiliśmy sobie parking. Online trzeba wykupić. Ile, Marcin, zapłaciłeś euro? 18 euro kosztuje. Na P3. Wykupiliśmy, bo są różne, P1, P2, P3 i są różne ceny. No my wzięliśmy P3. No idziemy, bo cię miało być trochę tak padać ma. Trochę pokropiło, przestało. No idziemy zobaczyć polecane tak to jeziorko, że takie ładne jest. Zobaczymy jak wygląda. Tutaj mamy, no chyba to jest hotel. A idziemy prosto. A to jest coś takiego jak u nas morskie oko. Tylko, że nie trzeba iść tak daleko. Pod samym jezioro idzie. Można podjechać samochodem. No i można wypłynąć tutaj, widzę, są łódki. Łódki, kajaki. I ludzie sobie mogą wypłynąć. No jest dużo ludzi. O, tak to wygląda. No i jesteśmy. Aha, to ten kościółek jest zagrany na tych na zdjęciach. Koniec już z tamtej strony go tak robią. Jest tej chyba i razem z to jeziorem. Pogląd, idziemy do jeziora zobaczyć. Chodź, zobaczymy, Julku. Chodź, woda tam jest. Chodź, no chodź. Ale co mam tu? Julek! To zdjęcia chyba robię jak kościółek, chyba z tamtej, tak. Nie wiem, czy da zrobić. Drony od tego. Nie można tu dronów potem używać. A jest. A to ten. No, jak to. No i tak to wygląda. Jesteśmy nad brzegiem. Z tej strony, tak. Z tej strony tak. Mamy tą kapliczkę taką słynną ze zdjęć. Myślałam, że będzie więcej ludzi, nie jest tak strasznie źle. No i robimy sobie właśnie spacer wokoło. Patrzcie, panie. Wsiadłeś, Julek? Lampa, jaki kolor wody. Wow. Wow, jaki kolor. Ja to mi się przyszła tam dołem. Nie no, z Jurkiem to nie, ale tak kawałek później sama. No to idź, tam potem mogą mieć stąsze brzegi. Teraz sobie trochę idziemy brzegiem. Co, Jurku, ładnie? Thank you.
jedziemy cały czas brzegiem. Aha, tu trzeba do góry wchodzić. Jacie, ale mama zrobiła ten. Mama zrobiła niespodziankę. Musimy tu wejść tam. Poszliśmy na polanę, gdzie powinny być krowy, no i jakoś nie ma. Jest taka atrakcja dla dzieci, że one sobie po prostu tutaj leżą, te krowy. Ale coś ich dzisiaj nie ma. Nie ma krówek? Jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Tam było zagrodzone. Jak się początek dzisiaj takiego brzegu kamienistego zaczyna, bo zagrodzone, bo tam widziałam tak na zdjęciach, jak przeglądałam, szukałam na internecie jakieś wiadomości. Tutaj są krowy, puszczają, no ale krów nie ma. Myślałam, że to będzie taka fajna atrakcja dla Julka, bo te krowy sobie leżą. Widziałam, że ludzie podchodzą, głaskają. Ale nie ma krówek. Machamy. Do góry. Machamy. Tak, machamy. Już tu machasz? Kopczyki tu mamy. No, widzisz, Ulek? No i tutaj mamy oznaczenie, że jakby ktoś chciał sobie iść i zdobyć szczyt, to jest 4 godziny do schroniska i ze schroniska, z tego co Marcin mówi, następne kolejne 4 godziny, tak? Co? Na ten szczyt, tak? No szczyt. No, sykofol. 4 godziny. Tak. 4 godziny, czyli na szczyt, stąd. Szukasz? Też. To się na oczach zachmurzyło. No i idziemy dalej. Trochę schodków mieliśmy do góry. A teraz schodzimy na dół. No i przed nami jeszcze jedno podejście do góry. Ostatnie. O, woda leci. Widzisz, Ulek? Zobacz. Czekaj, sobie umyję. No idziemy tutaj, schodzimy z tej ścieżki, idziemy brzegiem. O, już doszliśmy do końca. Zrobiliśmy całe kółeczko. Jak, Julek, podoba ci się? Fajnie? Julku, fajnie? Tam? Jest rybka, popatrzcie, Julka, jaka duża, co? Widzisz ją? Tak? Jest! Jak ty wypatrzyłeś, patrzcie, tam też pływa. A ty nie powiedziałeś rybka, bo nie mówisz, tylko powiedziałeś niam, niam. Tak, pływa rybka, szkoda, że nie mam kamerki wodnej.
Nie wziąłem sobie budowy. Ja cię. Jest jedna rybka była, tam była jeszcze mniejsza. Bo już uciekła. Ja cię, widzisz? No. No i dochodzimy już do końca naszej wycieczki. Zrobiliśmy sobie kółko wokół jeziorka. Fajna taka atrakcja. No podobno w sumie do Morskiego Oka, no tylko że można tutaj sobie wypłynąć. No i nie ma takiego ścisku ludzi, bo jest bardziej obszerne. Obszerne są bardziej brzegi. No dobra. No to dziękuję wszystkim za uwagę. Cześć.